Panie Pawle, no jak to się zaczęło? Jak to się zaczęło? No, zaczęło się od poezji. Po wieczorze Jerzego Stachury w jednej z galerii artystycznych na ulicy Świętojańskiej zaszliśmy wszyscy razem do kawiarni Strych kontynuować biesiadnię. A ponieważ po głowie chodził taki pomysł, by zaszczepić poezję, spotkania poetyckie w ruch kawiarniany, w życie kawiarniane, to podeszliśmy, spytaliśmy właściciela Jakuba, czy takie spotkania możemy zorganizować. Zgodził się i od tej pory to się zaczęło, więc odbywają się spotkania co miesiąc od 8 lat. Powstała przystań poetycka Strych, powstały połowy poetyckie w Gdyni, ogólnopolski przegląd, konkurs i przegląd poetycki. No i życie jakby w Gdyni, w poezji jakby ożywiło się, ustatkowało i nabrało rumieńców i jakiegoś stałego rytmu. Więc szybko minęły 4 lata. Przeglądu spotkań trójmiejskich poetów, głównie młodych, z dorobkiem starszych, czy też adeptów przed debiutem. Potem ja wyjechałem za granicę i Wojtek Boros kolejne 4 lata kontynuował spotkania, kontynuuje, rozwijał dalej dzieło. Nie wiem, co to jeszcze tak na szybkiego. Poprosiłbym jeszcze ten ostatni pasus, tak, że minęły 4 lata, bo było dzieje ostatnie. Minęły 4 lata? Aha, no, po 4 latach spotkań, którymi zajmowałem się ja i wyjechałem po 4 latach za granicę, więc następne 4 lata, bo dzisiaj mamy 8 urodziny, następne 4 lata z gospodarzem przystani poetyckiej Strych jest Wojtek Boros, który przejął pałeczkę i kontynuował spotkania dotąd. Teraz będziemy razem się wspierać, więc może o tych kolejnych 4 latach, może Wojtek parę słów powie. Najciekawsze, najbardziej pamiętne spotkania w pierwszego w czterolecia. Zaczęło się od przeglądu, od promocji galerii poetyckiej, czyli antologii poetów Trójmiasta, która wydana została w 1999 roku. Nomen omen wydawnictwo krakowskie. Ale i była garstka też ludzi spoza tej książki, więc było to pierwsze spotkanie szerszego kręgu trójmiejskich twórców, starszych i młodszych. Były też doskonałe, w sensie dobrze zrobione wieczory duetów poetyckich z oprawą muzyczną nieżyjącego już pana pianisty Bogdana Sawickiego. To zapadło w pamięć. No i też prócz poezji byli i Bardowie, Janusz Pierzak, Jerzy Stachura, Kalinowski, Bartek, a także i satyrycy w Trójmiejsce. No dobra, na 4 lata, tak jak Mistrzostwa Stołu Świata, po 4 latach ty przejąłeś i przystań, i połowy, i spotkania. Co powiesz o tych następnych 4 latach? No, postawiliśmy w tych następnych 4 latach na troszkę wyjście poza to jakby krąg trójmiejski. To akurat się nie wiązało z tym, że Paweł nie chciał wychodzić poza krąg trójmiejski. Raczej to się wiązało po prostu z kwestiami finansowymi. Pierwsze lata były dosyć takie ubogie i siermiężne w tym sensie, że po prostu trzeba było to wszystko bardzo załatwiać i własnym jakby przemysłem organizować. Później Centrum Kultury, które weszło od pewnego momentu w organizację tych spotkań, wspomogło nas finansowo i bazą taką techniczną. To jest dla nas bardzo duże wsparcie i to umożliwiło właśnie zapraszanie ludzi z zewnątrz, między innymi takich osób jak na przykład Józef Baran, czy Piotr Macierzyński z Łodzi, czy nie wiem, Wojtek Brzoska i jeszcze paru innych poetów ciekawych i poetek, którzy tutaj u nas się pojawili. Konkursy nadal się rozwijały, bo to jest jakby podstawą tego miejsca, że tu się odbywały konkursy na żywo, konkursy jednego wiersza. W szczytowym momencie był taki jeden konkurs, który pamiętam, to wystartowało w nim bodaj 48 osób i to jest nasz taki rekord, którego nie udało się dotychczas pobić i to było naprawdę niesamowite, bo samo czytanie wierszy trwało prawie 2 godziny. A tak poza tym, no to staramy się, żeby było to właśnie miejsce spotkań poetów młodych z poetami nieco starszymi, żeby ten ciąg zachować, tą taką sytuację, pokazać, że jest to tak, jak... Czasami nie do końca młodzi poeci może to widzą, bo bardzo na hura, bardzo do przodu, a warto czasami posłuchać tych, którzy nieco starsi są od nas. I tu pojawiają się jakieś takie fajne momenty, tak jakieś sytuacje przyjaźni,
nie wiem, ze Zbigniewem Szymańskim, z poetami innymi starszego też pokolenia, którzy na przykład pamiętają to, o czym my już czytamy na przykład w historii literatury, czy o Edwardzie Stachurze, czy o Ryszardzie Milczewskim Bruno, o innych poetach, to oni jakby to pamiętają z takiej pierwszej ręki, no bo po prostu siedzieli z nimi nad tą gulaszem gdzieś w jakiś kawiarniach czy przy piwie i rozmawiali o poezji, o życiu. I to jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli ktoś chce w ten świat wejść, to ma tutaj u nas taką okazję po prostu. I jeżeli wykona tylko mały, drobny krok, to naprawdę może znaleźć się może nie w historii literatury, bo o tym to nie my będziemy decydowali, ale może dotknąć tego, co minęło tak naprawdę. Tak mi się zdaje, to będzie lekko patetycznie, że po ruchu nowej w małej prywatności gdańskiej z lat 70. to były takie nazwiska jak Anna Ciekanowicz, jak Zbigniew Joachimiak, jak Anna Janko. Mamy jakby nowy wysyp poetów. Być może nie ma wspólnego mianownika dla ich twórczości. Nie jest to szkoła, nie jest formacja, ale jakiś nowy ferment w Trójmieście jest zauważalny. Dąbrowski, Boros, Baranowski, młodzi jak Herman, Wizer, jeszcze tutaj można mnożyć nazwiska. No jest jakby nowe pokolenie. Co o tym sądzicie? Czy to przesadzone? Nie, no skupiło się, skumulowało jakieś też taki zaczyn powstał, że młodzi poeci tu przychodzili i stawiali pierwsze kroki. Ich nazwiska grały jakby w regionalnych konkursach i ogólnopolskich. Był Bartosz Frankiewicz, Maciej Kotłowski się wybija też. Stałe talenty właśnie, Ania Wizer, czy Jan. Dorota Masłowska, która swego czasu nagrodzona była czytała u nas tutaj. To Wejherowo w końcu, tak? Wejherowo, no ale... Ale zdebiutowała w poezji, no chyba, tu dostawała nagrodę za poezję, wyjątkowo. Nie za prozę. Bo tym się Strych akurat przystań nie zajmowała. Więc tu te talenty się pojawiają, kumulują. I nowa się, tak jak Wojtek wspomniał, że to w pewnym sensie taka mała kuźnia jakichś talentów powstała, bo jest to żywy kontakt i inspiracja z twórczością i ludźmi. Kontakt z ludźmi i z ich twórczością. Zawsze też były tradycyjnie akcje dorzuć do pieca po każdym wieczorze głównym, kiedy już autorzy zaproszeni prezentowali po zakończeniu ich prezentacji. Każdy z publiczności chętny mógł kilka wierszy przedstawić, więc wywiązywały się czasem ciekawe poetyckie takie dyskusje, czy strzały wierszami. To ożywiało bardzo. Teraz nieco dorzuć do pieca może umarło, ale to raczej wynika z tego, że po prostu ci, którzy wtedy w dorzuć do pieca się pojawiali, okrzepli na tych pozycjach poetyckich i zaczęli pisać już takie może bardziej poważne wiersze i może mniejsza jest w nich ta potrzeba pojawiania się po jakimś tam wieczorze z jakimś pojedynczym wierszem, to wynika po prostu z tego, że ci ludzie już po prostu jakby wchodzą w ten obieg literacki, mają wieczory, mają publikacje, tu już są, powstają pierwsze książki, wiemy, że na przykład jedna z osób, która tutaj mocno ze Strychem jakoś jest związana, Ania Wizer, która tutaj była nagradzana, będzie teraz wydawała debiut w Warszawie, także myślimy, że to jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy tak jakoś do przodu szli. No my szukamy cały czas, tutaj musimy jakoś pomyśleć jeszcze nad tym z Pawłem, żeby znaleźć może dojście do ludzi jeszcze młodszych, którzy nadchodzą, bo już idzie pokolenie 18-20 latków, którzy piszą wiersze i tu będziemy nad tym jakoś usilnie pracować, bo jakby 30-latków i 28-latków, to ten przedział mamy opracowany dość dobrze i wiemy, na czym stoimy, o tak. Czy można w ogóle mówić o jakiejś kategorii poezja gdyńska? Czy istnieje coś takiego? Poezja gdyńska. Jest, można stwierdzić to na zasadzie przeglądu pokoleniowego, bo nie tylko młodzi tutaj czytali i prezentują swoje wiersze, ale także starsi. Oni mają więcej tematów związanych z Gdynią, co oczywiście w konkursach może nie wychodzi. Są to w innym stylu, z innej epoki trochę wiersze, ale jest takie zainteresowanie.